Witam wszystkich serdecznie. Wczoraj przyszedł do głowy taki pomysł, żeby sprawdzić temperaturę gruntu w palmach. Dla tych, co nie wiedzą, te wszystkie moje palmy tutaj posadzone są na szambie, czyli mają takie naturalne grzanie. No i chciałem sprawdzić, ile szambo oddaje ciepłoty do gruntu. Tutaj zrobiłem otwór palcem, wetchnąłem czujnik na głębokość 5 cm tuż przy korzeniach, tuż przy daktylowcu. No i patrzcie, 5,5 stopnia. To jest stała temperatura, ona się nie zmienia, to jest temperatura gruntu. Temperatura otoczenia jest 3,5. Tak wyglądają liście daktylowca. Przypominam, że mroziło ponad tydzień. Najniższa temperatura to była minus 8. Było też minus 5 kilka razy, mroziło i w dzień. Przez tydzień czasu były takie temperatury. No ja dodatkowo tutaj im zafundowałem taki pawilon ogrodowy po to, żeby uchronić ich przed opadami deszczu, śniegu, ogólnie przed wilgocią. No wiadomo, trachy karpusy są odporne, one się fajnie trzymają. Hamaerops humilis. To wszystko są liście z tego roku. No najbardziej wrażliwy z tych wszystkich jest właśnie daktylowiec. No i tak pomyślałem, że jak będą takie temperatury jak do tej pory, nie będę dla niego robił nic, żadnej budy. Zobaczymy, jak sobie da radę. No przy minus 8 dał radę. No jak widzicie, szambo skutecznie ogrzewa korzenie. 5,5 stopnia na plusie to jest stała temperatura. W tym miejscu nawet jak pada śnieg, nawet jak nie było tego namiotu, to tutaj tego śniegu nigdy nie było. On zaraz stopniał. Po prostu grunt jest naturalnie ogrzewany. Kordylina australijska. Ona trafi tu na wiosnę do gruntu już. Nie będę jej męczył w donicy. Nie ma sensu. Roztrata. No i przejdziemy jeszcze do małego trachy karpusa. Trachy karpus nowa. Też niezabezpieczany w gruncie. No jak widzicie, palemki dają sobie świetnie radę. Oby tak dalej. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.